Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. Nazywam się Teresa Sajan. Urodziła się pan? Urodziłam się 5 czerwca 1936 roku w Niechniewiczach. Obecna Białoruś, ale przedtem to była Polska, bo przecież Adam Mickiewicz urodzony w Załosiu koło Nowogródka, a ja w Baranowiczach też. Baranowicze, Nowogródek to moje rodzinne strony, że tak powiem. Kiedy pani słyszy słowo kresy, to co się w sercu rodzi? No trudno właśnie powiedzieć, że jak słyszę kresy, że akurat nie wiadomo, co się tam ze mną dzieje, bo ja byłam jeszcze małym dzieckiem, nie miałam 5 lat, jak wywieziono nas na Sybir. Niemniej jednak, ponieważ rodzice moi stamtąd pochodzą, ja tam jestem urodzona, moje siostry też tam się urodziły, babcia, cała rodzina, ciotki. Także takie bliskie sercu jakieś takie. I kiedy po wojnie, dużo po wojnie, w 78 roku pojechałam do Baranowicz, bo tam mamy przepiękny dom, znaczy przepiękny, na rogu Żwirki Wigury, tam w tej chwili jest klinika. Chciałam ten dom zobaczyć, jak on wygląda, no i odwiedzić znajomych, którzy jeszcze sprzed wojny tam mieszkali. No to taka się czułam, jakaś taka jakby była, ja wiem, no strasznie wyróżniona, strasznie dumna, zadowolona, że mogę stąpać po tej ziemi, że wróciłam z Syberii, mieszkam tu w Polsce, ale jednak przyjechałam na te swoje dawne ziemie i po prostu chodziłam po tych ulicach, po których chodziłam będąc dzieckiem. Dzieciństwo to jest taki czas, gdzie wiele rzeczy gdzieś tam umyka z pamięci, ale są chwile, są momenty, które zapadają głęboko. I takie momenty to które? No wiele jest takich momentów, bo no nie wiem, jakichś takich, jak w mojej pamięci wiele tych momentów pozostało. No, na pewno najbardziej takim czułym, najbardziej takim momentem to jest deportacja na Sybir, kiedy przyszli w nocy, o 1 w nocy. I za 15 minut zabierali z bagnetami, zapukali do drzwi, do mamusi. Tatusia wzięli, aresztowali, do więzienia wsadzili, a nas, mamusię i mnie, ja miałam 5 lat, siostra miała 3,5 i najmłodsza 3 miesiące. Oczywiście pod bagnetami, bo to wciągnięte do nas bagnety. Zabierali 15 minut, no i na samochód taki ciężarowy, pakowali nas na dworzec, zawieźli, załadowali do wagonów towarowych, potem okolonych drutem, zamkniętych i karabinili nas w Czortu na Kuliszki, na Białej Niedźwiedzi przez 3 miesiące. Czy rodzice czasami wspominali ten moment, czy coś się mówiło, że taka sytuacja może nastąpić, czy to było dla wszystkich wielkie zaskoczenie? No, wtedy to było wielkie zaskoczenie, bo nikt się nie spodziewał, że w nocy przyjdą, o 1 w nocy będą tarabanić i będą nas zabierać na Sybir, żeby wywozić. Natomiast jak wróciliśmy już po wojnie, wróciliśmy na ziemię odzyskane, mieszkaliśmy w Kłodzku. Rodzice właściwie zawsze mówili, że to jest tymczasowe tutaj nasze po prostu takie zamieszkanie, że jednak wrócą na swoje ziemie, wrócą do swojej ojczyzny, do swojego miasta. I na przykład majątek, który pozostawiliśmy tam na Kresach, mogli rodzice tutaj wziąć jakąś rekompensatę, jakiś dom, czy willę, czy ziemię, czy coś. Tatuś absolutnie nie chciał o tym słyszeć, bo mówił, że wrócimy tam. Tam są nasze ziemie, tam mamy to, co mamy, nasz dobytek cały i będziemy do śmierci żyć w dostatku, że tak powiem. No ale niestety nie wróciliśmy. Tatuś zmarł, mamusia zmarła. No i ciężko dzisiaj od państwa cokolwiek wydobyć za to, co żeśmy pozostawili tam. Sybir na pewno wywarł niesamowicie okrutne wspomnienia. Wypalił bardzo wiele rzeczy na sercu. No tak, tak, to jest prawda. Ale zarazem Sybir jakoś spowodował, że będąc dziećmi, byliśmy tacy dojrzali bardzo. I ja jako dziecko 7-letnie, 8-letnie czułam się odpowiedzialna za mamusię, za 2 siostry. Kiedy mamusia leżała spuchnięta z głodu, jak beczka, no i te 2 siostrzyczki moje małe. I ja 7-letnia dziewczynka czułam się odpowiedzialna, żeby ich utrzymać, żeby oni z głodu nie umarli. Chodziłam do kołchozu, pracowałam w kołchozie i zawsze tą kromkę chleba dostałam, te 200 gramów. Przyniosłam do domu, to dałam chociaż raz ubić mamusię i tym dwom swoim siostrom.
Po prostu człowiek taki był, jak jakaś taki rozum miał, taki dojrzałej osoby. Po prostu musiał myśleć o tym, jak przeżyć, jak, czy na jagody pójść, czy po drzewach tam chłopcy chodzili, z szyszki takie zbierali, a to jest szyszka takie jak ziarenka były. Czy tego nazbierać, żeby przynieść do domu, żeby coś można było zjeść, bo przecież tam nie było ani masła, ani oleju, ani soli, ani cukru, ani pieprzu, ani mąki, no nic, ani o mięsie już w ogóle mowy nie było. Wyrywaliśmy latem lebiody i pokrzywy, które tam rosły, a zimą no to pozostawał nam co, śnieg, topić wodę, żeby pić, no i ewentualnie to, co się ukradło, że tak powiem, w kołchozie. O ile się dało rady, bo tak to bili nas strasznie, jak się ukradło, to zdawało się... Wspomniała tym pani, że te relacje z Rosjanami, tymi mieszkańcami, którzy tam na stałe mieszkali, tak, to były takie normalne relacje. Tak, jak najbardziej normalne. A poza tym myśmy mieszkali w takich lepiankach, w takich domach z łajna czasami lepione. Przepraszam. I mieszkała z nami pani, znaczy Rosjanka, która miała troje dzieci i najmłodszego synka miała dwumiesięcznego. A myśmy, jak przywieźli nas z Polski, moja siostra miała 3 miesiące. No i po prostu takiemu dziecku nie mieliśmy co dać zjeść, bo tam nie ma co dać zjeść. I ta Rosjanka miała krowę taką. No dzisiaj to ja sobie mogę powiedzieć, że ta krowa chyba miała gruźlicę. Bo była taka chuda, że to aż zapadnięty, aż szkielet było widać. I ona z tej krowy wyciągnęła szklankę mleka dziennie. I z tej szklanki mleka połowę szklanki dzieliła się z moją mamusią. A później ten śnieg się brało, topiło i dodawało się do tej szklanki pół szklaneczki mleka. No i tak się karmiło tą moją siostrzyczkę i tego chłopczyka swego karmiła. Jak miała kawałek chleba, to zawsze się z nami podzieliła, zawsze nam da. I później jak wyjeżdżaliśmy, zresztą była bardzo życzliwa. W ogóle Rosjanie, o ile coś mieli, to przyszli, podzielili się. Po prostu byli bardziej życzliwi może niż Polacy. Jeżeli chodzi o zwykłych rosyjskich, ruskich ludzi po prostu. I jak żeśmy już wyjeżdżali do Polski, to ona mówi, no palaczka, wy już wracacie do Polski, do siebie, będziecie żyć, mówi, oj, zazdroście nam bardzo, a my gdzieś padochniem. Ja przepraszam, że tak mówię, ale to ona tak powiedziała, także żal nam było ich nawet zostawiać, bo to bardzo dobrzy, życzliwi, szlachetni ludzie, naprawdę, jeżeli chodzi o Rosjan. I gdyby nie oni, to niejednokrotnie, bo bardzo wielu Polaków tam umarło, odeszło, taka selekcja naturalna była. Ale mnie się wydaje, że jeszcze więcej by odeszło, gdyby nie ruscy ludzie, którzy nam bardzo dużo pomagali. Pani widziała to zmęczenie mamy, która wracała do domu po ciężkiej pracy. Gdzie pani mama pracowała? Gdzież pracowała? W kołchozie. W kołchozie pracowała przy dojeniu krów, przy koszeniu, z kosami jeździli, w lesie żeśmy pracowali, przy wyrębie drzewa. Mamusia pracowała i ja też pracowałam jako 8-letnia dziewczynka przy wyrębie drzewa, bo po prostu myśmy byli takimi mrówkami, że starsi chłopcy, tacy 15-16-letni, obcinali te gałęzie drzewa, jak drzewo spadło, bo tam Rosjanie te drzewa piłowali. Drzewo spadło, więc nasi Polacy, chłopcy polscy, gałęzie odpiłowywali, bo to można było, a my jako dzieci, chłopcy i dziewczynki tacy mali, po prostu te drzewa żeśmy, bo tak na pagórkach te drzewa były, skatulkaliśmy do wody. I później tam na dole flisacy, no ja nie wiem, czy to flisacy, czy to robotnicy po prostu, i ruscy, i polscy, to po prostu wiązali i to te drzewo płynęło spław rzeką, prawda, tam dalej. Ale myśmy te drzewa spychali aż do wody. No i za to, jak żeśmy pracowali, to 100 gram chleba dostawałam. Mamusia dostawała 200 gram chleba, bo 200 dorośli dostawali, a dzieci 100 gram dostawali. No rzecz jasna, przychodziła urobiona, to przychodziliśmy padnięci do pracy, no ale zawsze po spotkaniu to wszyscy Polacy, bo w jednym takim, w jednym pokoju, że tak powiem, bo trudno powiedzieć, że domku, taka lepianeczka była, pokoik był, no to tam było 4-5 rodzin mieszkało, jeden przy drugim, on się położyło spać na sianie, jeden przy drugim leżał. Ale żyliśmy wszyscy w zgodzie, szanowaliśmy się, modliliśmy się, nawet jeżeli chodzi o
uroczystość, o święto 3 maja, to śpiewaliśmy tą piosenkę Witaj Majowa Jutrzenko. Tylko oczywiście jak zobaczyliśmy, że ręka budziścino, no to wtedy ciszej, bo żeby nie usłyszeli, żeby nas tam po prostu nie skrzywdzili nas czasami, ale oni właśnie za dużo nie rozumieli. Palaczki śpiewają, to niech sobie pajutnie. A religia, te wszystkie związane właśnie z religią wydarzenia, wśród tych osób też byli księża i pamięta Pani, ma Pani te wspomnienia właśnie momentów świąt bądź właśnie odprawienia podtajemnie mszy świętej, czy tego nie było Państwa? Nie, więc tam gdzie ja byłam nie było księży i w ogóle takie właśnie z tego co ja pamiętam to z nami nie było w ogóle księży, natomiast my Polacy, nasze mamy uczyły nas po prostu pacierza, uczyły nas polskości, polskiej wymowy, myśmy nie zatracili ojczystej mowy. Myśmy pięknie po polsku rozmawiali, po rosyjsku też, bo się rzeczy żeśmy się tam nauczyli. Natomiast jeżeli chodzi o święta, no nie mieliśmy opłatka, nie było się czym podzielić, ale po prostu, no nawet żeby, jak było tam kawałek chleba, tośmy brali ten chleb i tym chlebem jako opłatek dzieliliśmy się na święta. Kolędy żeśmy pośpiewali, jak to się mówi, żołądek był pusty, ale kolędy żeśmy śpiewali, modliliśmy się i płakaliśmy przy tym. A te wiersze patriotyczne, związane właśnie z historią, przekazywane dzieciom potajemnie, żeby absolutnie ktoś tam z tych rękawodzistów nie usłyszał tego. Te chwile też Pani pamięta, są wyryte w pamięci? Nie, myśmy się nie bali. Dzieci są okropne, znaczy dzieci są fantastyczne, może nie okropne, tylko fantastyczne. Bo my na przykład, o ile coś trzeba było recytować, nasze mamy nas uczyły właśnie patriotyczne wiersze, no to ja pamiętam, to kto ty jesteś, Polak mały, to nasze mamy nas to tak wpajały w nas, że tego, to myśmy to mówili, Rosjanie patrzyli na nas, a myśmy jeszcze się przed nimi popisywali, ale oni nam nic nie mówili. Myśmy sobie to tak rozmawiali, mówili. Oni nie przywiązywali do tego. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.